w tej walce osobistej, którą staczacie, czy też razem jako rodzina, jako małżonkowie, musicie wiedzieć, że w tej walce nieraz Bóg chce, abyśmy właśnie w takiej determinacji przyszli do Niego i On chce, żebyśmy właśnie nauczyli się staczać ten bój i odnosić to zwycięstwo, podejmować właściwe decyzje. I dlatego tutaj ta sytuacja Gedeona była dla niego bardzo trudna, gdyż on uważał siebie za człowieka, że jest słaby, że jeszcze jest niedoświadczony i często może i ty masz takie myśli w swoim życiu, może wydaje ci się, że ktoś, może słyszałeś czyjeś świadectwo, może słyszałeś dobre kazanie i wydaje ci się, że ktoś tam może mieć takie zwycięstwo, bo ten ma powodzenie czy w służbie, czy w swoim życiu osobistym i myśli, ale ja mam tyle upadków, tyle nagrzeszyłem, tyle mam z sobą problemy i widzę nierozwiązane jeszcze niektóre problemy mego życia i jak Bóg może mi... I wydaje ci się ten Bóg taki odległy. To nie jest prawda. Często są to myśli, które diabeł nam poddaje, aby ukazać nam właśnie taki obraz, że Bóg albo o nas zapomniał, albo jest gdzieś daleko, albo gdzieś jest nierealny, gdzieś u kogoś jest realny, ale u ciebie nie jest realny, bo to, bo tamto. I często po prostu diabeł nawet do tego, aby nas zwieść, wyciąga jakieś, jak to się mówi, starego życia różne sprawy. Ja pamiętam właśnie teraz w czasie naszej podróży rozmawiałem z jednym bratem, który, tak jak według opinii pastora, był bardzo taki szczery, wspaniały brat, ale miał ciągle problem, że właśnie coś ze starego życia co jakiś czas diabeł wygrzebywał. I on w końcu gdzieś tam słyszał o takiej nauce po prostu przelewania przekleństwa pokoleń i o przeszłości i tak dalej. I on się tym tak jakby szukał w tym ratunku i próbował. I to, co on robił tam w tych modlitwach, co tam nad nim wyprawiali, przerywając tam dziesiąte czy któreś pokolenie, i to nie skutkowało. Dalej diabeł coś wyrywał, wyciągał z jego starego życia. I, bo to diabeł znalazł słaby punkt, że on w tym może go po prostu trzymać, zniewolić. I kiedy rozmawialiśmy tak szczerze i ja mu wyjaśniłem, że rzeczywiście w Starym Testamencie jest napisane o tym, że przyszłość może wpłynąć na nas, że Bóg nawet każe do któregoś tam pokolenia i tak dalej, ale to nie ma znaczenia, kiedy my jesteśmy już na nowo narodzeni, kiedy staliśmy się oczyszczeni przez krew Jezusa Chrystusa. Staliśmy się nowym stworzeniem, otrzymaliśmy nowe życie. List dłużny został, apostoł Paweł pisze, wymazany i w Nowym Testamencie nie znajdziemy żadnego słowa potwierdzające to, co wtedy Bóg wymagał od ludzi w tamtych czasach. Więc ja mu to wyjaśniłem, rozmowa była taka konkretna. Wiecie, on tak jakby przejrzał. Mówi, to ja tyle się męczyłem i tyle diabeł mnie męczył. Ja teraz naprawdę rozumiem, że Bóg wymazał wszystko z mego życia. To, co było w starym życiu. On wszystko. Dlaczego on mnie przez tyle lat mnie męczył i wygrzebywał i ja się męczyłem. Tak jakby w tym momencie zrozumiał ten sens właśnie zwycięstwa osobistego, które może mieć. Dlatego często przez złe poznanie, kochani, męczymy się. Diabeł nas okłamuje. Dlatego starajmy się poznawać Słowo Boże, które nam rozjaśni, które jest dla nas tą pochodnią, dla naszych nóg, kiedy idziemy w naszym pielgrzymowaniu i ona rozświeca nam drogę. Nie musimy błądzić. Dlatego też wiem, że z tym wiele osób ma problemy i ja jestem zdecydowany. Oczywiście ja to tłumaczę to w ten sposób, że też nasz rozum działa i często zasugerujemy się, przyjmiemy takie diabelskie, bym powiedział, oskarżenia i męczymy się, nie możemy spać, w jaki sposób
po prostu ktoś nas jeszcze w tym upewni, że to jest racja, a to wszystko jest w naszym rozumie, tutaj w naszej psychice. I dlatego musimy się tego pozbywać i rozprawić się. I raz na zawsze Jezus Chrystus zmarł za nasze grzechy na Golgocie i stare nasze życie jest wymazane i nikt nie ma prawa wstępu do naszego starego życia, żeby nam wygrzebywał. Pamiętajcie, bracia i siostry, to jestem mocno w tym przekonany. Niech Bóg błogosławi, abyśmy zrozumieli.